Państwu. Serdecznie witam w ten brzydki styczniowy dzień. Dziękuję, że Państwo spędzacie właśnie wieczór z nami i z autorem, główną osobą dzisiejszego spotkania, panem Bogusławem Szwedą. Nie muszę chyba przedstawiać pana Bogusława, znamy go wszyscy, wiemy, że człowiek zasłużony dla naszej historii, piszący o naszym mieście, o historycznych wydarzeniach, a ostatni zajmujący się odznaczonymi krzyżem Orderem Virtuti Militari. Serdecznie pana witam i oddaję głos. Ja dziękuję pani dyrektor, że tak, coś jest. A to muszę, że zechciała po raz kolejny przyjąć mnie w swoich progach. To już chyba piąta, może szósta promocja z ostatnich 10 lat. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, zdążyłem, tak można powiedzieć. Czasami tak jest, mówi się, że my Polacy, Słowianie jesteśmy może troszkę romantycznymi bałaganiarzami. Ja 4 lata powstania styczniowego, stąd zdążyłem, mimo że książkę odbierałem z drukarni tydzień temu. Ale to i tak, można powiedzieć, był zapas. Pamiętam, jak była wizyta Ojca Świętego w Sandomierzu w sobotę 9 czerwca i w sobotę rano w książki, które ukazały się na tą okazję, w nocy były drukowane i je przywieziono. Więc w 2009 roku postanowiłem sobie, że zrobię słownik biograficzny powstańców styczniowych, którzy zostali odznaczeni Orderem Virtuti Militari na 150. rocznicę wybuchu powstania. Jak Państwo wiecie, to nie jest moja pierwsza książka dotycząca tej tematyki. W jakimś sensie jestem troszkę monotematyczny, bo zajmuję się tym Orderem Virtuti już grubo ponad 10 lat. Efekty, jak widać, są. Bo i tu byli kapelani odznaczeni Orderem Virtuti Militari. 1,5 roku temu ukazali się sportowcy odznaczeni Orderem Virtuti Militari. No i dzisiaj mamy powstańców styczniowych. Tak, dla tych, którzy są pierwsi na mojej promocji, Order Virtuti Militari liczy sobie już 221 lat. To jest nasze najważniejsze polskie odznaczenie wojskowe. W przeciągu tych ponad 200 lat odznaczono nim tylko, powiem tylko, 26 tysięcy osób. Zaledwie. By jakby pokazać miarę, w czasach swojej świetności Edward Gierek w jednym roku Złotych Krzyży Zasługi nadawał 50 tysięcy. Każdy w zasadzie, kto miał 30-40 lat pracy, był to tak zwany order chlebowy, należał mu się. Ja już abstrahuję, czy się należał, czy nie. To jest temat na zupełnie inną dyskusję. 26 tysięcy odznaczonych. Oczywiście zrobienie słownika tych 26 tysięcy przerasta w siły i możliwości jednej osoby, przerasta możliwości jakiegokolwiek zespołu, aczkolwiek jest kilka zespołów. Ja sam pracuję w takim zespole profesora Polaka. Tak szczerze mówiąc, to on ostatnio to praktycznie zamarł. Biografistyka, ogólnie mówiąc, to jest rzeczą bardzo trudną. Profesor Dubicki w recenzji mojej książki to napisał, że to naprawdę jest bardzo trudna działka historyczna. Z tych 26 tysięcy powstańców styczniowych było odznaczonych zaledwie 59, stąd mogłem stworzyć słownik, gdyby były 300 tysiąc, byłoby trudniej. Dlaczego tylko 59? Rząd Narodowy w Powstaniu Styczniowym zdecydował, że wszelkie odznaki honorowe w czasie powstania zostaną zniesione, więc ani nie nadawano... Ja chyba odłożę ten mikrofon. Więc nie tylko nie nadawano,
ale zabroniono nadawać jakiekolwiek odznaczenia. To był drugi przypadek w naszych insurekcjach narodowych. W czasie powstania kościuszkowskiego również nie nadawano orderu Virtuti Militari. Tadeusz Kościuszko nadawał powstańcom, insurgentom obrączkę z napisem Polska obrońcy swemu. To też w czasie, aczkolwiek w czasie powstania styczniowego były przypadki, że nadawano ordery. No jakie przypadki? Dowódca oddziału, który był powstańcem listopadowym, miał swój order, prawda? Odpiął go i odznaczał. Tylko że tych odznaczeń nigdy nie zatwierdzono. Taka sytuacja powtórzyła się w czasie na przykład kampanii wrześniowej, gdy pochodzący zresztą z Wielowsi kapral Czech uratował w nawale ognia karabinów, czołgów, sztandar 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w czasie słynnej szarży pod Wólką Węglową. Wtedy generał Rummel, gdy resztki tego pułku dotarły do Warszawy, odpiął swoje virtuti i przypiął kapralowi Czechowi na pierś. Tylko że to odznaczenie zostało później jakby, to nadanie zostało zalegalizowane przez kapitułę, bo tylko kapituła była i jest władna nadać order virtuti militari, a nie dowódcy oddziałów. Józef Piłsudski, o którym możemy powiedzieć, że urodził się pod gwiazdą powstania styczniowego, to też gdy Polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, pierwsze posiedzenie kapituły orderu virtuti militari zwołał na 22 stycznia. Oczywiście data ta jest nieprzypadkowa, prawda? Rocznicy 1919 rok, rocznica wybuchu powstania styczniowego. Na tymże posiedzeniu kapituły uczestniczyli weterani powstania styczniowego. W wolnej Polski dożyło 3466 weteranów powstania listopadowego. Kilku z nich również pochodziło z Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego. Kapituła, której przywodził Józef Piłsudski, podjęła decyzję, że nie będzie nadawać odznaczeń pośmiertnie. W końcu od czasu powstania minęło 60 lat. Dokumentów przecież nie było. Czas zatarł pamięć ludzką, więc zdecydowano, że odznaczenia otrzymają tylko weterani. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że no mieli szczęście, prawda? Bóg im dał długie życie, dożyli wolnej Polski. Ale też oni mieli być symbolem. Także to było jakby słuszny zamysł. Jak Państwo wiecie, druga RP w odróżnieniu od naszej obecnej dbała o swoich weteranów. I tutaj o jest. Proszę uprzejmie zobaczyć. To jest zdjęcie tytułowe mojej książki. Feliks Pochowski. Oni mieli być wzorem dla pokolenia młodzieży drugiej RP. I byli. Na nich się wychowywała nasza młodzież gimnazjalna. I oni, jako kolejni, w myśl Bajrona, walka o wolność, gdy się raz zaczyna z dziedzictwem ojca, przechodzi na syna. Oni, gdy zaszła potrzeba, stanęli w kolejnych naszych zrywach niepodległościowych. Tak druga RP dbała o swoich weteranów. Uszyto im specjalne mundury, do tego była czapka. Wszyscy dostali stopnie oficerskie. Ci, którzy mieli wyższe, kapitanowie, majorowie, więc zachowano im stopnie z powstania. Szeregowi otrzymali awans na stopień porucznika weterana. Im oddawali honory wojskowe wszyscy, wyżsi stopni od nich, z marszałkiem Józefem Piłsudskim na czele. Więc 59 z 4366, proszę sobie obliczyć, ile to jest procent. Historycy szacują, że, bo to było w końcu nasze najdłuższe powstanie, że prawdopodobnie w pole wyszło blisko 200 tysięcy powstańców w różnych okresach, w różnych miesiącach powstania. 59 z nich dostąpiło zaszczytu odznaczenia najwyższym orderem wojskowym. Szukano ich po całym świecie.
Wśród nich jest jeden Szwed, Wilhelm Unman, jeden Francuz. I autentycznie, według mnie, wybrano tych najwaleczniejszych. Powstanie styczniowe, czy XIX-wieczna wojna była wojną straszną, a straszną również bronią była kosa. To byli inwalidzi, poszczerbieni, bez rąk, bez nóg, którzy, można powiedzieć, stracili zdrowie w walkach powstania styczniowego. Ale dożyli. Do powstania styczniowego poszli, no jeśli dożyli wolnej Polski, musieli być dziećmi, prawda? Najmłodszy z nich, doktor Rudnicki, miał 16 lat, gdy poszedł do powstania. Po kilku miesiącach walki został zesłany na Syberię, wrócił, gdy miał 36 lat. Można powiedzieć, że był młodym człowiekiem. No ja bym też powiedział, że chciałbym mieć 36 lat i być 20 lat młodszy od niego. Tylko teraz możemy się zastanowić, jakim człowiekiem on wrócił, prawda? Po 26 latach pobytu na Syberii. Młody człowiek. Wrócimy może do początku. Lepiej jest historię pokazywać na podstawie konkretnych osób. I proszę tak. Deklaracja weteranów 3 maja 1921 rok na placu Świętego Ducha w Lwowie. Weterani powstania styczniowego są dekorowani orderem Wielkiej Militarii. Legioniści, tak jak mówiłem, legioniści Józef Piłsudski wychowali się na kulcie powstania Lublin. Rok 1916, z tyłu widzimy legionistów, z przodu siedzą weterani powstania styczniowego. Weterani powstania styczniowego w Warszawie. Rok 1916, gdy Warszawa była pod okupacją niemiecką, można było założyć Stowarzyszenie Weteranów Powstania Styczniowego. 69. rocznica wybuchu powstania styczniowego, Poznań. Z tyłu oficjele, z przodu siedzą 5 weteranów powstania styczniowego. Prawie 70 lat od wybuchu, no więc oni są w wieku około 90. Sympatyczne zdjęcie 4 braci Mrozowskich z ziemi sandomierskiej i ich koledzy. Początek XX wieku, powstańcy styczniowi. Tak. Ja teraz pozwolę sobie Państwu zaprezentować kilka postaci. Ludomir Benedyktowicz. Wydaje mi się, że darzę go chyba największą sympatią. W powstaniu styczniowym utracił obie dłonie. Jedną mu zgruchotała kula i mu ją amputowano, oczywiście bez znieczulenia, a drugą dłoń obciął mu kozak, który prawą szablą, mówiąc, że już więcej na nas tej ręki nie podniesiesz. Wyszedł z powstania bez obu rąk. Był wybitnym malarzem. Wystawiał razem z Siemirackim, Matejką. Tu jego zdjęcie. Malował na kikuty tych dłoni. Zakładał sobie takie obejmy ustami, a tam jest taki malutki otwór, a tam sobie wkładał piórko, pędzel, kredę, węgiel i malował. Z orderem Virtuti i tu widzicie Państwo na dole, prawda, protezę dłoni. Grób powstańca, to jest obraz. Ja to jakby zeskanowałem z sieci, nie miałem oryginału, wygląda, oryginał oczywiście wygląda, widzicie Państwo, wdowę, 2 dzieci, ojciec, powstańca, matka, która te dzieci obejmuje, i jacyś oficjaliści. Zbieranie fiołków. Tutaj uwiecznił swoją
No, musicie Państwo przyznać, że to są naprawdę ładne, ładne obrazy. Był pejzażystą głównie. Tu takie zdjęcie Józef Bogdanowski, felczer z Limanowej, zesłany później na Syberię. Jak wrócił, to jego matka go nie poznała. Wzięła go za dziada proszalnego i dała mu parę tam tych austriackich wtedy groszy i prosiła go, żeby zmówił modlitwę za jej zaginionego syna Józefa. To takie troszkę stylizowane zdjęcie, to też Józef Bogdanowski, Franciszek Bylicki. Wybitny pianista. Grał z Brahmsem i Ignacym Paderewskim. Był jako akompaniator, skończył szkołę fortepianu Teodora Leszetyckiego we Wiedniu. Leszetycki był uważany za, jest uważany za najwybitniejszego nauczyciela fortepianu, pedagoga fortepianu wszechczasów. Również zesłany na Syberię. Franciszek Bylicki. To jest jego order virtuti, który mi skan jego prawnuczka przysłała. Jak się poszuka, to można wiele rzeczy znaleźć.